Dzień dobry, doktorze. Bardzo miło doktora widzieć. Dzień dobry, dzień dobry. Zacznijmy od tego, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusza nas poniekąd, takie głosy się pojawiły, do zmian w naszym życiu, do pewnego przewartościowania pewnych rzeczy. A jak to się ma do chirurgii plastycznej? Lekarze stali się trochę bardziej aktywni w social mediach i uważam, że to jest akurat na plus, dlatego że jest możliwość lepszej edukacji pacjenta i nasza aktywność siłą rzeczy sprowadziła się troszkę do roli edukatora w tym momencie, a nie operatora, tak jak to było zazwyczaj. Także to jest tylko na plus. Poza tym, jeżeli chodzi o koronawirusa i zmiany w ochronie przed tym wirusem, to co żeśmy musieli wprowadzić do naszych gabinetów, uczy nas pewnej odpowiedzialności i po stronie lekarza, i po stronie pacjenta, dlatego że wymogi zostały również postawione wobec pacjentów. Siłą rzeczy jest tak, że musimy iść do przodu i z tego, co wiem od pacjentów, którzy się ze mną kontaktują poprzez konsultacje WhatsApp, poprzez live'y, które prowadzę aktywnie w ostatnim czasie, to zainteresowanie nadal jest. A jak wygląda ilość pacjentów? Pacjenci zwracają uwagę na bezpieczeństwo, pytają na to, w jaki sposób kliniki przygotowały się do tego, żeby ich przyjąć na nowo, w jaki sposób sami muszą postępować, decydując się na jakiś zabieg. I myśmy mieli odpowiednio dużo czasu też podczas tych kilku tygodni na to, żeby te procedury stworzyć. U nas w moim szpitalu jest tak, że jest dział epidemiologii, gdzie jak do tej pory, dzięki temu, że mieliśmy przygotowane pewne procedury, jeżeli chodzi o zwykłe bakterie i zakażenia, nie mieliśmy żadnych zakażeń w ciągu ostatnich 5 lat. I myślę, że jeżeli chodzi o koronawirusa, który się pojawił ostatnio, również będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Mamy pewne procedury, wymagało to pewnego trudu i teraz właściwie nie jesteśmy gotowi na to, żeby przedstawić pacjentowi naszą ofertę i przedstawić pacjentowi nasze wymogi, jakie powstały w związku z tym zagrożeniem. Także patrząc na bezpieczeństwo i na to, co możemy pacjentom zaoferować, na pewno to, co się zmieni, to nie będzie tak wielu pacjentów z zagranicy, przynajmniej w mojej praktyce. Do tej pory było tak, że to około 50-60% pacjentów to byli pacjenci, którzy przylatowali z zagranicy. Często na zabiegi, które były troszkę mniejsze, wykonywane w znieczuleniu miejscowym i oni tego samego dnia już wracali do domu. W momencie teraz, kiedy mamy sytuację taką, że jest wymagana kwarantanna, no jeszcze nie ma przelotów, ale za chwilę mogą one być uruchomione. Teraz żeśmy zupełnie odstąpili od tych zabiegów u pacjentów, którzy przylatywać mają do nas. Skupiliśmy się wyłącznie na Polakach i jakby wcale na tym nie cierpimy, dlatego że zainteresowanie jest duże. Nie odczuwam, żeby sam koronawirus miał spowodować coś odmiennego, jakąś zmianę w mentalności Polaków, mentalności pacjentów. Poza tym, że musimy mieć świadomość taką, że szczególne bezpieczeństwo musi być zapewnione w tych czasach. Także tutaj nie podejrzewam, żeby cokolwiek się miało zmienić. A jeżeli... Może być pytanie o to, czy zmieni się coś w cenach, jeżeli chodzi o zabiegi. Czy będzie taniej, czy będzie drożej, jak to wpłynie na cenę zabiegów. No bo zawsze jest też tak, że no te zabiegi kosztują. Nie są to zabiegi gratis, tak jak w służbie zdrowia tej państwowej, kiedy leczymy zdrowie. Wydaje mi się, że ceny pozostaną bez zmian, dlatego że same wymogi, jakie są postawione przed nami, podnoszą nasz wydatek związany z przygotowaniem do zabiegu. Tak, tutaj być może nie będziemy mieli aż tych zabiegów tak rentownych, jak to było w przeszłości, ale uda nam się zmieścić w tej cenie, jaka była dotychczas oferowana pacjentom. Także przynajmniej w mojej praktyce nie zamierzamy zmieniać polityki cenowej, natomiast jeżeli chodzi o zyski, jakie wypływają z tych zabiegów, no niestety nie będzie to już tak, jak było kiedyś. No więcej środków musimy przeznaczyć na dodatkowe zabezpieczenia związane z koronawirusem. Także tutaj na pewno będziemy odczuwali my to w swojej praktyce, natomiast pacjenci, dla nich to będzie bez zmian. A czy nie jest troszeczkę tak, że w związku z nowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zmniejszy się ilość pacjentów, chociażby poprzez to, że na jeden dzień zabiegowy będzie można przyjąć mniej pacjentów niż do tej pory? Na pewno będzie tak, że troszkę dłużej będziemy musieli pracować po to, żeby móc zapewnić nasze świadczenia tej ilości osób, jakie czekają na nie. Także tutaj czas konsultacji oczywiście wydłuży się, przerwy między konsultacjami będą musiały być,
ilość przebywających osób w jednym czasie w klinice też będzie inna, także to wpłynie na czas prowadzenia konsultacji, wpłynie na czas przerw między zabiegami. Na pewno w mojej praktyce musimy zrezygnować z sal dwuosobowych po to, żeby pacjenci mogli być izolowani. Do tej pory było tak, że przy obłożeniu maksymalnym pacjenci byli po dwie osoby w salach i na pewno tak już dalej nie będzie. I zdarzało się pewnie też, że członkowie rodziny byli, prawda? Jako wsparcie takie psychologiczne dla osoby operowanej. Oczywiście. Wcześniej było tak, że pacjenci nierzadko przyjeżdżali z osobami towarzyszącymi, były odwiedziny. Podczas konsultacji też przychodziła kilka osób, były osoby właśnie towarzyszące. Teraz staramy się ilość osób ograniczyć do minimum, także na pewno jak ktoś przyjeżdża na zabieg, to jest to jedyna osoba, która wchodzi do budynku. Osoby, które mają odebrać pacjenta, też czekają na niego przed budynkiem. Personel przyprowadza i odprowadza pacjenta wewnątrz kliniki. Także chcemy ograniczyć migrację pacjentów od osób z zewnątrz, po to, żeby mieć pewność, że to, co robimy, robimy w sposób bezpieczny. Nie stanowi to zagrożenia dla personelu, dla innych pracowników, także tutaj na pewno zwracamy na to uwagę. Czy to prawda, że w zgodzie na zabieg, którą wypełnia pacjent przed operacją, pojawi się również informacja o COVID-19? Tak. Tak, zgodę taką mamy przygotowaną i ta zgoda informuje na temat zagrożenia, jakie jest związane z obecnością wirusa w środowisku. Na pewno to zagrożenie wirusem nie jest większe w gabinecie, klinice chirurgii plastycznej niż u fryzjera, niż w sklepie, niż na stacji paliw. Wszędzie jest podobne zagrożenie. Natomiast my zwracamy uwagę na to, żeby pacjenta uświadamiać. Na pewno przy zgodzie operacyjnej po pierwsze jest ankieta, a po drugie jest pełna informacja na temat tego, czym się wiąże zagrożenie tym wirusem, w jaki sposób się strzec, jak postępować. Pacjenci, którzy dostają informacje odnośnie zabiegu, którzy są umówieni na zabieg, dostają też ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Są pytania, które właśnie poruszają temat kontaktu z osobami potencjalnie zagrożonymi. Są pytania odnośnie podróży, odnośnie postępowania po zabiegu, również są instrukcje, także na to zwracamy uwagę. Do tego jeszcze przeprowadzane są testy przeciwko koronawirusowi przed zabiegami, także tutaj wszelkie wymogi bezpieczeństwa są zapewnione. To jest szeroki temat, jest to przygotowane przez nasz dział epidemiologii i jest to schemat, którego się musimy trzymać. Dzięki temu czujemy się bezpiecznie, dzięki temu nie stanowimy zagrożenia dla pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z naszej pomocy, z naszej oferty. Jakiś czas temu było tak, że w niektórych klinikach przed zabiegiem pacjent był kierowany dobrowolnie oczywiście na rozmowę z psychologiem. Czy w tej chwili, wziąwszy nawet pod uwagę sytuację związaną z wirusem, z możliwością zarażenia, czy ta rozmowa byłaby bardziej zasadna? W mojej opinii rozmowa z psychologiem miała przede wszystkim wyjaśnić sytuacje, kiedy były wątpliwości co do zasadności zabiegu upiększającego, zabiegu elektywnego, który wcale nie musi być przeprowadzony. Sam też czasem korzystałem z pomocy osoby z zewnątrz po to, żeby ułatwić pacjentowi może nie tyle podjęcie decyzji, co odstąpienie od zabiegu, który nie był zasadny. W takich sytuacjach na pewno pomoc specjalisty jest potrzebna. Natomiast w codziennej praktyce nie widzę potrzeby, żeby poza chirurgiem plastykiem, który ma doświadczenie i potrafi rozmawiać z pacjentem, jeszcze posiłkować się dodatkową osobą, która będzie podczas takiej konsultacji i będzie jeszcze rozmawiała z pacjentem nie wiem o czym, o samym koronawirusie. O wirusie już jest bardzo dużo informacji wszędzie. Pacjent dostaje dokumenty, które może również przeczytać. Też każdy lekarz może pacjentowi przedstawić, z czym się wiążą ryzyka, na czym polega zakażenie koronawirusem i jak to wygląda. Także tu nie musi być ani psychoterapeuta, ani psycholog, jeżeli chodzi o sytuację związaną z wirusem. Natomiast jeżeli chodzi o zasadność wykonywania zabiegów plastycznych, jeżeli chodzi o cel tych zabiegów, jeżeli chodzi o wyjaśnienie wątpliwości natury takiej, czy to pomoże, czy nie pomoże na psychikę pacjenta, no to tutaj na pewno psycholog jest potrzebny i tak jak było kiedyś, tak będzie i dalej, że te osoby nierzadko będą służyły pomocą, ale zazwyczaj jako osoby wspierające z zewnątrz dane praktyki. A czy wśród pana doktora pacjentów zdarzył się taki, który w tej chwili odmówił zabiegu, wycofał się z zabiegu właśnie ze względu na zakażenie, na COVID-19?
Tak, są to głównie pacjenci z zagranicy, którzy niestety nie mogą przylecieć. I tutaj sytuacja zmusiła do tego, że po prostu no, pozostali u siebie w kraju. Nie było ani jednej sytuacji takiej, żeby pacjent zrezygnował i wycofał swoją prośbę potwierdzoną zaliczką, że taki zabieg ma się odbyć. Także tutaj wszelkie rezerwacje, jakie mieliśmy, zostały po prostu przesunięte w czasie. W tym momencie jesteśmy gotowi, żeby realizować swoją misję i pomagać tym ludziom. Także nie jest tak, że ludzie masowo rezygnują z zabiegów, że jest tak, jakaś, nie wiem, jakiś strach irracjonalny, takie rzeczy. W tym momencie to, co słyszę nierzadko, to jest tak, że ktoś podczas konsultacji WhatsApp pyta, czy jest możliwe, żebyśmy zrobili to w miarę szybko po otwarciu kliniki, dlatego że później wracam do swojego biznesu i nie będę mogła się wyłączyć na tak długi czas, jak planowałam do tej pory. Bo urlopy, planowe wyjazdy, jakieś takie wolne, które każdy sobie brał pod taki zabieg, no w tym momencie to jest tak, że niestety dodatkowo te osoby straciły jeszcze dni normalnej pracy poprzez tą sytuację epidemiologiczną, jaka jest. A czy te konsultacje poprzez łącza internetowe zostaną w Pana klinice? Przyjęły się? Konsultacje się przyjęły i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja mogę podtrzymać swoją aktywność, rozmawiać z tymi ludźmi i oni, powiedzmy, zapisują się równie chętnie na zabiegi, chociaż jest to dla mnie trudniejsze, bo rozmawiając z pacjentem bezpośrednio i badając go, jestem w stanie łatwiej podjąć decyzję, czy ta osoba się nadaje do zabiegu, czy nie. Stąd część z tych konsultacji, około 50% konsultacji WhatsApp i tak skończy się normalnymi konsultacjami, ale też mam taką satysfakcję, że jestem w stanie oddzielić część osób, które tak naprawdę już w pierwszym momencie rozmowy widać, że nie odniosą dużej korzyści z tego, co może im zaproponować zabieg z zakresu chirurgii plastycznej czy medycyny estetycznej. Nierzadko są to telefony natury, tak jak telefon zaufania, że ktoś dzwoni zapytać, bo jakiś problem estetyczny mu chodzi po głowie i czy ten zabieg ma sens. Także to jest trochę tak konsultacja, a z drugiej strony edukacja, ponieważ jest to usługa gratis, zupełnie pro bono, także dzwoni każdy, kto chciałby sobie o tym porozmawiać i mam dla niego te kilkanaście minut, żebyśmy mogli sobie zamienić parę zdań. Jest to fajna okazja dla pacjentów, tak mi się wydaje. Dla mnie jest to też jakaś forma aktywności, dlatego że na co dzień bardzo dużo czasu spędzałem z ludźmi. W tym momencie na szczęście mam tutaj wokół mnie rodzinę i powiedzmy nie jestem sam poza pracą, ale ten czas, kiedy mogę wrócić do pacjentów, kiedy mogę rozmawiać o tym, co robię, o swojej pasji, o tym, co umiem robić, to jest dla mnie bardzo ważne. Także jest to korzyść obopólna, powiedzmy, dla mnie jako możliwość realizacji się, możliwość edukowania innych, no, a dla pacjentów czy osób zainteresowanych tymi zabiegami, możliwość uzyskania jakichś tam informacji przekazanych w uporządkowany sposób. A jak wygląda taka konsultacja online? Bo ciężko mi to sobie wyobrazić. Czy na przykład konsultując się w sprawie powiększenia piersi, ja będę obowiązana do rozebrania się od pasa w górę i pokazania, jak wyglądam? Jak to będzie? No to by było bardzo ciekawe. Natomiast w praktyce to jest tak, że ten obszar biustu raczej przesuwamy na konsultację normalną. Dużą część konsultacji, normalnej konsultacji, zajmuje objaśnienie teoretyczne, na czym polega zabieg, jakie są implanty, na czym polega operacja, jak wygląda rekonwalescencja, jak to połączyć z życiem zawodowym, życiem prywatnym, z urodzeniem dziecka, ewentualnie z karmieniem piersią. Jest dużo tematów, które są poza tym czystym technicznym mierzeniem, oglądaniem i zastanawianiem się, jaki dokładnie zabieg i jaka dokładnie wielkość implantu. No bo zabieg to może być wszczepienie implantu, ale może być też wszczepienie implantu z zabraniem nadmiaru skóry, co się wiąże z dodatkową blizną. Są różne metody, ale operacja piersi to jest ta operacja, której na pewno do końca, znaczy której nie można domknąć konsultacją na WhatsApp, ale dużo można wyjaśnić i nierzadko jest tak, że właśnie po takiej wstępnej konsultacji, takiej konsultacji na WhatsApp, kiedy już właściwie na wszystkie pytania wyczerpałem odpowiedzi, umawiamy się finalnie na pomiary. To będzie na pewno później już krótsza konsultacja, która może będzie trwała 10-15 minut, kiedy ja po prostu dokładnie zmierzę pacjentkę i jej zaproponuję to albo inne rozwiązanie. Ale dużo będziemy mieli już za sobą, a też mam świadomość taką, że w tym momencie, kiedy ja nie świadczę możliwych konsultacji normalnych, w przyszłości ja te normalne konsultacje będę musiał jakoś poskracać, przynajmniej tą grupę konsultacji do operacji piersi, czyli to nie będzie 20 osób dziennie, a może to będzie 30 osób dziennie. Taki
nie chciałem tego nazywać maraton, ale może to tak wyglądać, że po prostu my po konsultacjach, które się odbyły, gdzie ja każdą konsultację sobie dokładnie notuję, każdego pacjenta mam w przybliżeniu opisanego, jego oczekiwania, jego plany, tylko spotykamy się po to, żeby coś zmierzyć, wybrać, pach i idziemy dalej. Także tutaj wiem, że na pewno te konsultacje na WhatsApp w tym momencie, one nie pójdą na marne, nawet w tym zakresie ciała, gdzie nie jesteśmy w stanie zaplanować czegoś do końca. Ale są takie konsultacje, gdzie można naprawdę dużo wyjaśnić i wystarczająco wyjaśnić. Na temat powiek można wystarczająco dużo rozmawiać. Na temat operacji nosa też. Samo badanie już nam zostanie na później, ale jeżeli chodzi o rozmowę o operacji, zakresie operacji, teraz telefony mają taką jakość, że można wyraźnie sobie zobaczyć z bliska, jak ten nos wygląda z każdej strony, porozmawiać o oczekiwaniach i czasem powiedzieć, dziewczyno, daj sobie spokój, to nie ma sensu, albo powiedzieć, okej, rozumiem panią, w takim razie spotkajmy się, jeszcze zajrzę do tego nosa, zobaczę, jak to wygląda, ale dużo rzeczy załatwiamy już na WhatsAppie wcześniej. Taka konsultacja WhatsApp to jest między 15 a 20 minut zazwyczaj i dość dużo można sobie wyjaśnić wtedy. Doktorze, na zakończenie zapytam już dalej w temacie wideokonsultacji tak naprawdę, bo mieliśmy ostatnio parę przykładów, dość zabawnych przykładów osób, które są zmuszone pracować z domu, pracować przed kamerą, gdzie w tle za nimi działy się rzeczy, które nie były do końca zaplanowane, gdzie poniekąd odsłaniają swoje prywatne życie. Czy doktorowi zdarzyła się jakaś wpadka przed kamerą? Podczas oczywiście konsultacji. Znaczy, zawsze jak prowadzę konsultację WhatsApp, mam pokój zamknięty na klucz, także wisi klucz w drzwiach i nikt mi tutaj nie zrobi akupu, ale piłka, która uderzy o drzwi albo jakaś zabawka głośna, która się włączy na korytarzu, to się czasem zdarza, ale na szczęście na tyle mam głośno ustawiony sprzęt, że jesteśmy w stanie się komunikować. Zdarzały się takie chochliki, no wiadomo, że nie jest to profesjonalne studio, tak jak różni mają takie możliwości, szczególnie ci, którzy zawodowo pracują online. Dla mnie jest to nowa sytuacja, ale w tym małym, domowym studio jestem w stanie normalnie pracować i to w zupełności nie przeszkadza. No, ale wszystko się może zdarzyć, no, może się telefon przewrócić. Tak? No, to są sprawy ludzkie, ale też wydaje mi się, że dużo zrozumienia jest po obu stronach. Rozmawiając z pacjentami też nierzadko jest tak, że pacjentka z drugiej strony na przykład jedzie samochodem, jako pasażer, jedzie samochodem i te warunki też mogą być takie, że chwilowo zasięg może być lepszy, może być gorszy, też jakość połączenia może się zmieniać, albo ktoś odzywa się gdzieś tam z daleka, gdzie w ogóle te łącze jest słabe. Wtedy przechodzimy na rozmowę telefoniczną, a zdjęcia są przesyłane później właśnie poprzez SMS czy MMS w jakiś sposób taki inny, poza WhatsAppem, poza aplikacją. Doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. I jak to w tej chwili się kończy? Hashtag będzie dobrze. Będzie dobrze. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.